Give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you. For you. Dzisiaj wybrałem się do Czech. Zresztą, podobnie jak wczoraj, mamy niedzielę, wczoraj była sobota. To są jedyne wolne dwa dni w tygodniu, kiedy ja mogę od rana, w zasadzie do nocy, do wieczora, siedzieć w terenie i robić zdjęcia. Pewnie tak jak większość z was: no wszyscy pracujemy na etacie, wszyscy mamy ten sam problem. I w związku z tym. Że ja dzisiaj i wczoraj nie zrobiłem prawie żadnych zdjęć, a potencjał był bardzo ogromny, zaraz do tego dojdę, dlaczego potencjał był ogromny, to chciałbym w tym odcinku troszeczkę opowiedzieć o tym, jak to wyglądało tutaj w terenie, a trochę powiedzieć o tym, jak wyszukiwać miejscówki. I na przykładzie tego miejsca, w którym jestem, opowiem troszeczkę o tym, właśnie jakie różne typy miejscówek na zdjęcia są warte uwagi lub troszeczkę mniej warte. Zapraszam. Więc tak jak wspomniałem na początku, w sumie to nie wiem czy wspomniałem, ale jestem w Czechach, dosłownie 5-7 km od, od granicy. Znalazłem to miejsce. Za pomocą jednej z aplikacji, którą wcześniej polecamy Wam w poprzednich odcinkach i jej nazwa pojawi się tutaj na dole, jest to aplikacja eBird. To jest aplikacja, która służy do tego, żeby oznaczać po prostu ptaki razem z lokalizacją. To znaczy głównie korzystają z tego, podejrzewam, jacyś birdwatcherzy i, i ludzie zafascynowani bardzo ornitologią, a fotografowie po prostu mają dzięki temu podkładkę do tego, żeby wyjść i znaleźć w troszeczkę prostszy sposób niż normalnie jakąś fajną miejscówkę. A działa to tak, że po prostu w aplikacji zaznaczamy, że w tej lokalizacji widzieliśmy gatunek taki, taki, taki i taki. No jest to niewątpliwy plus, bo mamy w kieszeni zawsze pod ręką informację o tym, że na przykład wczoraj, 5 dni temu, 7 dni temu, 15 dni temu w lokalizacji 5 km od nas widziano, nie wiem, dzięcioła zielono -siwego. I o ile w przypadku dzięcioła zielono jest to wysoce prawdopodobne, że ktoś rzeczywiście taki gatunek widział, oznaczył go i teraz wy możecie go zobaczyć na aplikacji, czy wy, czy ja, czy ktokolwiek. O tyle w przypadku troszeczkę rzadszych gatunków może być z tym problem, dlatego że ludzie często widzą to, co chcą widzieć, albo nie do końca znają się na tym, co widzą. Wpiszą sobie w Google czarny ptak z białym czubkiem na przykład. Wyskoczy im 10 tysięcy propozycji i oni stwierdzą, o to, to widziałem, to na pewno widziałem przez lornetkę z 5 kilometrów dalej i oznaczają od razu, że taki ptak znajduje się w takim i takim miejscu i wtedy ja otwierając aplikację widzę, oho, jaki rzadki gatunek. No i przyznam się szczerze, że to mnie skusiło właśnie do tego, żeby pojawić się tutaj, bo tak jak Wam się zaraz wyświetli e, po tej stronie... To są wszystkie gatunki, które pokazała mi aplikacja z ostatnich 7 dni i wśród nich y, widzicie tam takie perełki jak na przykład uchla, jak e, nur rdzawoszyi, jak perkoz rdzawoszyi, gongą. No i generalnie to, że tych gatunków tutaj jest tyle zwiększa szanse na to, że któryś z tych rzadkich właśnie takich jak ten nur czy ta uchla mogą się tutaj pojawić. Natomiast ja nie widziałem ani nura, ani uchli, widziałem co prawda gągoły, nie widziałem też żadnego perkoza. A tak jak mówiłem, byłem tutaj wczoraj i dzisiaj. No, nie będę komuś zarzucał kłamstwa czy pomyłki, bo bardzo możliwe, że po prostu te zwierzęta tutaj są, mimo wszystko, tylko ja ich nie spotkałem. Natomiast trzeba mieć to na uwadze, że korzystając z tej aplikacji, właśnie takie rzeczy mogą się dziać, że ktoś oznaczy, wy rozentuzjazmowani pojedziecie w miejsce, szukać tego, co tam było oznaczone, no i wrócicie do domu z niczym. Zadania na pewno nie ułatwia fakt, że jest dzisiaj niedziela i to miejsce jest takie no, spacerowe. To jest nie przy samym mieście, ale dosłownie kawałek za miastem. Tutaj bardzo dużo ludzi przyjeżdża, czy na ryby, czy morsować teraz o tej porze roku, yy, czy biegać na spacery z psem. No tutaj się dzieje po prostu. I ja mam też taką teorię tak odnośnie tego właśnie, że jest niedziela, ludzie chodzą na spacery. Yy, jestem pewny, że jak wejdę sobie w swój katalog w Lightroomie i posortuję sobie po dniach tygodnia zdjęcia, które ja zrobiłem, to niedziela będzie najmniej owocnym dniem, a najczęściej byłem w niedzielę w terenie. I ja mam taką teorię nieśmiałą: wydaje mi się, że ptaki i zwierzęta generalnie yy, mogą wyczuwać to, że po prostu systematycznie, jak w zegarku co 7 dni, jest wzmożony ruch ludzi właśnie w tę niedzielę i one wtedy są mniej skore do ruchu, do lotu, do żerowania. Bardziej trzymają się na uboczu, bo wiedzą, że ci ludzie po prostu tam będą. Nie wiem, nie jest to niczym potwierdzone. Ale tak się domyślam. To wynika z moich obserwacji i z tego, że mam po prostu niesamowitego pecha do robienia zdjęć w niedzielę. Pokażę Wam jakieś zdjęcia, te, które zrobiłem. Zrobiłem między innymi zdjęcia gągołów, ale są beznadziejne zdjęcia, nie gągoły, bo gągoły były fajne. E, oczywiście łyski pływające sobie. Także te gongoły mi się potwierdziły. Gągą to nie jest gatunek, który jest jakiś bardzo rzadki, ale nie jest też super pospolity, więc spoko, że są. To się potwierdziło, jeżeli chodzi o informacje z tej aplikacji. No, ale nie mam dobrych zdjęć, bo one trzymały się po prostu bardzo, bardzo daleko od brzegu. Możliwe, że troszeczkę przeze mnie, bo rozkładając się było już trochę jasno i te łyski, które tam pływały, spłoszyły się. A wiecie, jak reszta ptaków zobaczy, że coś się płoszy, to one później przez resztę dnia trzymają się od tego miejsca z daleka albo po prostu zachowują odpowiedni dystans czy podchodzą z odpowiednią dozą ostrożności. I możliwe, że sam sobie trochę zawaliłem. Natomiast. Druga sprawa jest taka, że tutaj już od rana kręci się masę ludzi. Już od 6.30 tutaj byli wędkarze, ludzie biegali, jeździli na nie wiem, jak to się nazywa suche narty, tak? przygotowują się do, do sezonu zimowego i odpychają się na takich nartach na kółkach, normalnie z kikami, takie biegówki, nie biegówki. No i dużo hałasu, dużo ludzi, więc tych ptaków też jest mniej. Ale spotkałem jeszcze jeden fajny gatunek, którego wcześniej nie widziałem, który w zasadzie widziałem tylko raz i to przelotem, pod samym domem co prawda, ale przelotem. A są to jemiołuszki. Bardzo fajny gatunek, który przylatuje do nas na zimę. One zajadają się bardzo często głównie jarzębiną. Uwielbiają jarzębinę. Co ciekawe, one u siebie, tam skąd, skąd przylatują, żywią się komarami i polują w podobny sposób jak na przykład muchołówki. Dopiero kiedy przylatują do nas na, na, na zimę, to w tej jarzębinie jest coś takiego, co przyciąga je na tyle mocno, że po prostu zajadają się ją, ją jak głupie. Jest taki mit, mit, nie mit, o jemiołuszkach. Pewnie kiedyś mignęło wam zdjęcie w internecie rok czy dwa lata temu. Jemiołuszki upiły się, teraz nie pamiętam, czy sfermentowanymi owocami jarzębiny, czy, czy głogu, czy dzikiej róży, i leżą takie jemiołuszki na ziemi, po prostu i że one niby są pijane bo nażarły się tylu sfermentowanych owoców, że po prostu, wiecie, bomba im weszła i leżą na ziemi, nie mogą się ruszyć. Tam była inna sytuacja, one nie wiem czy uderzyły w szyby, czy to było od fajerwerków, w każdym razie jest w tym troszeczkę prawdy, że one potrafią bardzo, być bardzo łakome i jak najedzą się, to siedzą aż w bezruchu po prostu z tego obżarstwa. Bo, bo, tyle się, bo tyle się nażarły tych, tych, tych jagód, czy tych owoców jarzębiny, czy, czy innych takich jagodowych, właśnie owoców. No, ale raczej nie upijają się nimi i nie mają fazy po, po jarzębinie. Natomiast tak, potrafią się najeść do tego stopnia, że siedzą po prostu, wiecie, czasami jak się nawciskacie, o, jeszcze jeden ostatni kawałek pizzy, żeby tylko, żeby tylko dopchać, a później przed telewizorem. I koniec, nie ma życia. No to one właśnie mają taki, taki tryb leniwca im się włącza, e, obżarstwo 100%. Naprawdę bardzo dużo tego pokarmu pochłaniają. No i właśnie jemiołuszki udało mi się tutaj spotkać, i ja jeszcze do dzisiaj, do teraz, do, teraz, do tego momentu mam nadzieję, że uda mi się je sfotografować. Z fotografowaniem jemiołuszek jest taki problem, że one siadają bardzo wysoko, są bardzo ostrożne. E, siadają dosłownie na samym czubku najwyższych drzew w okolicy i obserwują po prostu. Jeżeli nikogo nie ma, nie ma zagrożenia, to potrafią szybko zlecieć, złapać swoje ulubione owoce, zjeść i polecieć, a niekoniecznie w tej kolejności. Ale jeżeli ja tu jestem, nawet jak się zakamuflowałem, to coś mi nie pasowało i siedziało po prostu bardzo, bardzo wysoko nade mną. No nie będę mi robił zdjęcia z pod samego pnia, z samego dołu. Mam jakieś tam znowu dokumentacyjne zdjęcia, ale takich fajnych zdjęć, jakie bym chciał wykonać, no nie udało mi się. Pójdę jeszcze kawałek dalej, bo tam jest krzak jarzębiny. I jest dosyć stare drzewo z takim szerokim pniem, konarem, mogę się za nim schować, narzucę siatkę i zobaczę, może one mi tam podlecą na tą jarzębinę. Bo ta jarzębina tutaj w okolicy się kończy. I mam nadzieję, że dobrze wydedukuję, jeżeli strzelę, że właśnie na tamtym krzaku, na którym jeszcze ta jarzębina jest, one będą się teraz skupiać, jeżeli wszędzie indziej już ta jarzębina im się kończy. Więc jej łóżki, bardzo fajna rzecz, one latają bardzo dużymi stadami, bardzo dużymi grupami, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset sztuk. Na pewno nie było ich więcej niż ze 150 tak na oko, ale około setki mogło, mogło ich być. Bardzo fajnie to wygląda. One w locie no, wyglądają w zasadzie jak każde inne ptaki, ale wydają taki bardzo fajny, charakterystyczny dźwięk, jak, jak są w stadzie, taki bardzo melodyjny. Bardzo łatwo można je właśnie usłyszeć. Ja usłyszałem dosłownie dwa trzy razy w internecie, jak wiedziałem, że chcę je spotkać w... W tym sezonie i zapadł mi ten dźwięk w pamięć, a z reguły się to nie dzieje, muszę słuchać po kilka razy, żeby zapamiętać. Więc imię, łóżki, bardzo fajna rzecz dzisiaj. Mam nadzieję, że z tych przebitek tutaj no, jakieś jedno zdjęcie, przynajmniej będzie na tyle wyraźne, żeby można było, żebyście wymogli sobie obejrzeć, jak te ptaki wyglądają. A ja będę próbował do nich jeszcze podejść dzisiaj i może za tydzień. Zobaczymy. No i wracając znowu do Meritum, do tego, co ja mam do powiedzenia na temat takiej miejscówki, jak ta, gdzie z jednej strony. Znalazłem ją i było tam oznaczonych bardzo dużo fajnych, ciekawych gatunków. A z drugiej strony, przyjechałem na miejsce i pomimo tego, że wczoraj obszedłem sobie na spokojnie, celowo nie nagrywałem materiału, wczoraj w pierwszy dzień, kiedy tutaj byłem, bo chciałem cały dzień poświęcić na zbadanie, na przejście tutaj tego terenu, sprawdzić co gdzie jest, gdzie co się dzieje, dlaczego nie do końca jestem zadowolony. Dlaczego mimo wszystko nie udało się zrobić tych zdjęć? No, wydaje mi się, że pierwsza sprawa to właśnie to, że wzmożony ruch ludzi. Więc taka wskazówka ode mnie, korzystając z tej aplikacji eBird, to upewnijcie się najpierw, że wchodząc w lokalizację i jadąc tam na miejsce nie jedziecie komuś po prostu pod dom na przykład, kto siedzi sobie w domu e, gdzieś, gdzieś na jakiejś wiosce czy, czy w mieście i robi sobie zdjęcia z okna i obserwuje ptaki po prostu z okna, bo no, wtedy niekoniecznie Wy jesteście w stanie zrobić zdjęcia, jeżeli ktoś oznacza coś, co jest na jego terenie, na przykład na jego ogrodzie czy, czy na jego działce. Druga sprawa, to sprawdźcie sobie, czy nie jest to właśnie takie miejsce oblegane przez ludzi, jak to, w którym ja się teraz znajduję. I okej, okay, da się robić jak najbardziej w takim miejscu zdjęcia, ale niedziela jest do tego absolutnie najgorszym dniem. Tak samo jak wszystkie parki, wiecie, wszystkie jakieś stawy, stawy rybne, wszystkie miejsca, gdzie są ścieżki dla pieszych, ścieżka rowerowe, nawierzchnia utwardzana, no tam zawsze są ludzie w weekendy. I okej, okay, ja robiłem zdjęcia w takich miejscach, ale no, z tego co widzę, z tego, co od paru lat mi się cały czas powtarza, to ta niedziela i sobota, niedziela oczywiście najbardziej, to są dni po prostu bardzo pechowe i wydaje mi się, że te ptaki dosłownie są dalej niż byłyby normalnie. Bo fotografowałem wcześniej już Gągoły i nie te, tylko inne rok temu w innej lokalizacji. No, i one nie siedziały tak na, na samym środku tego stawu, tego akwenu, po którym pływały. One jednak były bardziej skore do podpływania e, gdzieś tam w rejonie tych trzcin. E, nie tak blisko jak łyski, ale jednak trzymało się trochę bliżej brzegu. A te jakby celowo po prostu uciekły, tam się trzymały, tam żerowały. Więc może coś w tym być, że to ruch ludzi powoduje, że te ptaki gdzieś tam troszeczkę bardziej uciekają. Dla mnie zima w ogóle jakimś takim okresem pechowym jest, bo, znaczy dla wszystkich generalnie, wiadomo, że wiosna i jesień, okres lęgowy, okres migracji ptaków to są najbardziej obfite zdjęcia, okresy w całym roku. I zima jest tutaj chyba najgorsza pod tym względem, bo po prostu nic się nie dzieje. Te ptaki tutaj są. One oszczędzają energię, one muszą walczyć o pokarm, one po prostu mniej się ruszają, mniej energiczne są, a przez to my mniej czasu możemy, przez mniejszą ilość czasu możemy je obserwować, a co za tym idzie trudniej jest fotografować. No ale dla mnie ta zima jakoś zawsze była pechowa. Mówię o tym dlatego, że może być tak, że za tydzień, ja jeszcze nie wiem gdzie przyjadę, bardzo chętnie przyjechałbym tutaj w tą sobotę rano za tydzień i zrobił jeszcze jedno podejście do tych gungołów, może mi się uda, bo jest to fajny gatunek, mam je zrobione tylko w locie w zasadzie, takie zdjęcia i jeszcze starym zestawem, starym obiektywem. Więc chętnie powtórzyłbym je na, na nowym zestawie i może tutaj mi się uda. Ale jeżeli decyduję się jechać gdzieś indziej, to znowu przychodzi ten sam temat sprawdzić miejsce, wybadać miejscówkę. Co tam się dzieje w zimie? To jest jeden dzień, to jest cała sobota. Potem niedziela fotografowanie już z wybranym miejscem, z konkretnym planem obranym. Jeżeli się uda, to będzie spoko. Jeżeli nie, no to znowu dostaniecie materiał taki troszeczkę gadany. Po prostu chciałem tutaj w tym materiale zaznaczyć, że może być tak, że przez to, że jest zima, która nigdy mi nie wychodzi, a dodatkowo ja mam wyjątkowo mało czasu w ostatnich miesiącach. Może być tak, że kolejne materiały również będą przegadane, a zdjęcia będą no, troszeczkę po prostu gorsze, nie będą takie fajne, jak, jak do tej pory z bliższej odległości, i tak dalej. Może być tak, że będę robił materiały po prostu poradnikowe przez najbliższe dwa, trzy albo cztery odcinki. Bo po prostu nie mam tutaj obczajonych zimowych miejscówek i wszystkiego muszę szukać od nowa. Ja niedawno tutaj w tą okolicę się przeprowadziłem. Nie wiem, czy jeszcze o tym czy już o tym wspominałem na kanale, czy nie i każde jedno miejsce które znajduję ok, mam już sporo miejsc obczajonych przez wiosnę przez lato i tam mam super miejscówki wiem że jak przyjdzie wiosna lato to ja już mam dokładnie plan zrobiony gdzie jechać gdzie się położyć i wiem że wrócę stamtąd ze zdjęciami ale jeżeli chodzi o zimę no to dopiero tutaj się orientuję w terenie że tak powiem a przez to że mam wolne tylko weekendy no to ta sobota to zazwyczaj jest zwiad niedziela robienie zdjęć i ten jeden dzień zwiadu poprzedzający tą niedzielę zrobieniem zdjęć Często może nie być wystarczający, żeby dobrze ten zwiast przeprowadzić i może być tak, że po prostu ja parę wyjść w teren będę potrzebował, żeby w jednym miejscówce znaleźć idealne miejsce, żeby zrobić konkretne zdjęcia. Ale nie martwcie się, jeżeli nie będzie materiałów z fajnymi, super zdjęciami, ze zbliżeniami, ze szczegółem na, na oko, na dziób, na pióra, e, chociaż nie wykluczam, bo może mi się uda, to dostaniecie masę materiałów takich poradnikowo-tutorialowych ode mnie. Ja już mam w, w przygotowaniu jest materiał o wyborze sprzętu o ogniskowej. O akcesoriach, o tym jak wybierać porę, w której fotografować, właśnie o porach roku, więc tego typu materiały też tutaj się pojawią. Więc jeżeli macie jakieś rzeczy, o które chcielibyście zapytać, to śmiało opiszcie w komentarzach i ja odniosę się do tego w kolejnych, kolejnych odcinkach, kolejnych filmach. A jeżeli jakiś temat, o który zapytacie, będzie na tyle rozbudowany, że ja będę w stanie coś konkretniejszego Wam doradzić i zrobić właśnie jakiś mini tutorial, mini poradnik, no to bardzo chętnie do takiego filmu siądę. Więc pytajcie o wszystko, o co chcecie, czy na Instagramie, czy, czy w komentarzach i Ja się do tego odniosę w kolejnych filmach. Chciałbym jeszcze dodać, że ostatnio dzięki uprzejmości Michała, prowadzącego kanał Fotobłysk, miałem przyjemność występować u niego na kanale i przedstawiłem tam właśnie taki materiał, taką dosłownie pigułkę, takie muśnięcie tematu, jeżeli chodzi o fotografię ptaków, fotografię przyrodniczą. Więc w opisie znajdziecie link do filmu właśnie na kanale Michała. Tam możecie obejrzeć coś, czego tutaj nie obejrzycie. E, to jest 30 minut mojego gadania i chodzenia w terenie, pokazywania akcesoriów, pokazywania aparatu, plecaka, statywu, z czego korzystam, jak robię zdjęcia, na jakich ustawieniach, jest tam też sporo moich przykładowych zdjęć. Także zachęcam Was do obejrzenia też materiału u Michała, linkuję do tego w opisie. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki bardzo, że wysłuchaliście. Musicie mi wybaczyć ten chwilowy przestój w nowych materiałach, w nowych zdjęciach. Bo po prostu muszę znaleźć dobrą zimową miejscówkę, której jeszcze nie mam tutaj, gdzie teraz mieszkam. Mam nadzieję, że szybko uda mi się coś ogarnąć i będę w stanie dostarczać Wam takie materiały, jak te poprzednie, które leciały na przykład o Pluszczu i o, i o Kwokaczu, gdzie były to bardzo fajne wyjścia w teren i właśnie takich zdjęć, do takich zdjęć dążę i to chcę Wam tutaj pokazywać. Ale tak jak powiedziałem, Chcę też tutaj umieszczać tutoriale. Mam nadzieję, że będą dla Was przydatne w jakiś sposób. Więc jeszcze raz dziękuję za uwagę. Zostawcie coś po sobie. Możecie mi troszeczkę pomóc rozwijać ten kanał każdą łapką w górę, każdym subem i każdym komentarzem. W opisie są linki do mojego portfolio, do mojego Instagrama. Tam możecie przejrzeć wszystkie moje zdjęcia. Wszystkie wybrane, wszystkie ciekawsze, e, które zdecydowałem się właśnie opublikować. A ja na ten moment dziękuję Wam bardzo za uwagę. Żegnam się z Wami i do następnego. Hej! Give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you. For you.